Dzień dobry, witajcie. Godzina za 10:10. Witajcie z Lengenfeld. Z pięknego Lengenfeld, to znaczy mała jest miejscowość, naprawdę mała, bo ta większa Felburg jest zaraz tu za 3 km. Ale te góry, takie niewielkie dookoła, są przecudne. Teraz jesienią, gdy te liście już zaczynają żółknąć, jeszcze czerwonych, to może nie na każdych drzewach, ale jeszcze te klony jeszcze nie mają czerwonych liści. Ale dzisiaj jest szansa, że słońce wyjdzie, to okolica jest po prostu piękna. Posłuchajcie, drogę do pracy mam, no fantastyczną. To jest taka droga, o której zawsze marzyłam. Dlaczego marzyłam? Bo ja uwielbiam jeździć zakrętami. Znaczy wiecie, zakręt jest tylko w lewo i w prawo, ale to jest taka serpentyna. I oczywiście to jest kawałek tej drogi, bo przejeżdżam przez takie, powiedzmy, puszcza, jakbyśmy to w Polsce nazwali, kawał pięknego lasu wśród pięknych, wielkich jodeł. No cudownie, cudownie. I w ciągu dnia jechałam, jak do pracy, ale w nocy, ach, jeszcze jak się włączy długie światła i człowiek jest sam na drodze, przepięknie. Kawę wypiłam, drugą wypiję za chwilę z Wami jeszcze raz, ale kochani, wdech, wydech, dzisiaj właśnie z balkonu, żeby pokazać Wam trochę tej okolicy. Wdech, wydech. Wyciągamy się, prostujemy. I od Ziemi do Wszechświata. I ze Wszechświata do Matki Ziemi. Tak się zastanawiałam, czy ktoś z nauczycieli pomyślał o tym, żeby otwierać okno i co godzina robić dzieciom oddychanie, takie bez maseczek. Bo wiecie, za moich czasów to była gimnastyka, taka śródlekcyjna. Słuchajcie, jeżeli macie dzieci, to podpowiedzcie. Bo przecież to jest tak istotne w dzisiejszych czasach, gdy chodzimy w maseczkach. Wiem po sobie, bo przecież siedzę w pracy w maseczce. Aby oddychać, aby dotleniać organizm, a tym bardziej młody, który dopiero się rozwija. Przyjemne, chłodne powietrze. Kochani, życząc Wam spokojnej niedzieli, takiego guten appetit do obiadu, do tych rosołów, co gotujemy, bo ja też dzisiaj gotuję rosół. Tylko wiecie, tutaj jest Rindersuppe. To jest zupa z wołowiny, a u nas jest rosół, o czym się różni. Rosół z wołowiny, a rosół z mieszanych mięs. Taki prawdziwy rosół to jest mięso i na przykład takie jeszcze z tłuszczykiem, jeśli chodzi o wołowinę i na przykład ze skrzydła indyka jest bardzo dobre. Ewentualnie z kurczakiem, no takim kurczakiem wiejskim, no to już ten rosół jest fantastyczny, bo z kaczki jest trochę za tłusty. Przynajmniej jak dla mnie. A tutaj to jest ten rosół wołowy, rosół z wołowiny, tylko jest, posłuchajcie, w sklepach po prostu się kupuje już kawałki takie z tym tłuszczykiem, żeby ten rosół się tak nagotował do tego warzyw, a ja jeszcze dodałam trochę kapusty włoskiej. Mniam, mniam. Wspaniałej niedzieli, nie zawracam dzisiaj głowy, do jutra, pa!